Hej, witam Was w kolejnym odcinku. Wiecie, teraz będzie raczej, że tak powiem, trochę chora historia. Bardzo lubię nagrywać tę serię, też głównie dlatego, ponieważ mam nadzieję, że moje doświadczenia czegoś Was nauczą, bo zdaję sobie sprawę, że czasami na mój kanał wchodzą młodsi widzowie, którzy mogą nie rozumieć niektórych pojęć, ale mam nadzieję, że moje doświadczenia choć trochę przybliżą Wam niebezpieczeństwo, które się czasami dzieje na naszym świecie. Otóż parę lat temu, jak jechałam pociągiem razem z ciocią i mamą, była dosyć z jednej strony niebezpieczna, ale z drugiej strony wówczas dla mnie bardzo zabawna sytuacja, bo w sumie ja mam opowiem dwie historie. Jedna historia było wtedy, kiedy jechałam z mamą na rehabilitację, a druga, kiedy jechałam na wczasy. Ale zacznijmy od tej, kiedy byłam na rehabilitacji. Kiedy jechałam na rehabilitację, mama i ja jechałyśmy wtedy do Buzka, do tego szpitala, o którym wielokrotnie już Wam mówiłam. Były po prostu takie zabawne sytuacje podczas jazdy, że do tej pory je pamiętam. Omal nie spóźniłyśmy się na autobus. Potem mama nie mogła otworzyć okna i omal się nie wywaliła. A na koniec, kiedy chciałam usiąść na fotelu, wierzcie lub nie, mama chciała mi dać lunch, bo to było około godziny 11:30, tak mniej więcej, bo mniej więcej wtedy jem lunch. I usiadłam na banana. I o myślę, co mi tak ciepło. Ja patrzę, a banan cały rozgnieciony na tym siedzeniu. Ja zaczęłam w śmiech. Oczywiście spodnie do wymiany. Musiałam pójść w sensie do tego, do kidla, żeby zmienić te spodnie. No bo słuchajcie, wyobraźcie sobie, że widzicie kogoś, kto ma na spodniach na tyłku normalnie, na spodniach miejscu tyłka banana. Słuchajcie, ja czuję się co najmniej dziwnie. Bez skojarzeń, proszę. Ale większe jaja były za drugim razem, bo za drugim razem, jak jechałam razem z ciocią i mamą, to najpierw okazało się, że w śmietnikach, wiecie, tam w pociągach są takie malutkie śmietniczki metalowe. Przepraszam, była butelka po alkoholu. I nasz pociąg już ruszył. A wiecie, że nie wolno otwierać okna podczas jazdy? Ja tego na pewno nie robiłam. W każdym razie moja ciocia otworzyła okno i mama się pyta, co ona tam robi. Ona wzięła tą butelkę i podczas jazdy rozpierdzieliła tą butelkę, bo wiecie, wywaliłam ją przez okno i słychać było trzask. Zaczęliśmy się bać, że nas ktoś zobaczy. No i spokojnie jechaliśmy. Ciocia wysiadła parę stacji dalej, bo ona do jakiejś kuzynki jechała czy coś, a my jechałyśmy dalej. No i rozumiem, nagle wsiadł taki mężczyzna. No, około 40 lat na oko. Ja udaję, że śpię, bo no, różni ludzie się kręcą po PKP, wiadomo, różni ludzie jeżdżą. Ja naprawdę boję się już czasami podróżować tymi pociągami. I widać było, że jest pod wpływem alkoholu. Przynajmniej tak moja mama mówiła, że jest pod wpływem alkoholu. Jakaś pani z nami siedziała i ona mówi, że się tam nie ruszy, bo przyszedł kanar i mówi, że proszę bilet. No, bilet, ale pani tu nie siedzi, ale ja chcę tu siedzieć. Wiecie, jak to taka zrzędliwa babcia. Zaczęłaś na niego drzeć i wtedy ten pijak wlazł. No tak mówi mama, mówi, że pijak. No i mówi, niech też zauważył, że bilet nie ten. No i mówi, proszę stąd pójść. A ja nie będę, pan jest pod wpływem alkoholu. Zaraz zawołam konduktora. No i zaczęli się kłócić. No i nagle jakaś pani zaczęła krzyczeć z drugiego przedziału. Krysia, chodź tutaj, mamy wolne miejsce. A ten koleś, słyszysz, Krysia, wracaj tam do tej swojej koleżaneczki. Mega były jaja. Ja nie udawałam, że śpię. Tak spam. W takiej pozycji. Tutaj ten. Ten kocyk to był jakby głowa mamy. Kolana mamy. Ja sobie tak śpię. I tak chodzę co chwila. I moja mama tak nie wali, żebym się uspokoiła, bo jeszcze mnie usłyszałam. No i pani poszła. I potem facet mówi do mojej mamy. Niech pani się położy z córką, ja pani torbę potem pomogę zdjąć. A ja myślę, tak, jeszcze potem ją zgwałcisz. No i potem w sensie, którąś z nas nie torbę. No i ten. No i moja mama tak samo myśli, kurde. Bo ona mówiła, co myślała, mówi, pewnie mnie napadnie, albo mi dziecko skrzywdzi.
No i potem przyszedł ten kanarz, zobaczył, że koś jest pod wpływem, zaczęli się kłócić. Facet wywalił drugiego no, w sensie kanar wywalił tego gościa z pociągu, nie tak, że wiecie, podczas jazdy, tylko się zatrzymał i go normalnie wywalił. Koleś jeszcze zaczął się awanturować, my już trochę spokojniejsze, zamknęłyśmy przedział, zgasiłyśmy takie światełko i położyłyśmy się spać. No i wiecie co, muszę wam powiedzieć, że ta historia nauczyła mnie tylko jednego. Należy być czujnym, ponieważ nigdy nie wiadomo, na kogo trafisz. Takie najśmieszniejsze historie zawsze zdarzały się u mnie w PKP. W tym odcinku obiecałam moim dwóm koleżankom z klasy, że pozdrowię je na odcinku najbliższym, więc dotrzymuję słowa. Jeżeli ktoś jeszcze mnie prosił o pozdrowienie, a ja go nie pozdrowiłam, to proszę już przyjąć moje przeprosiny, po prostu mogłam zapomnieć. W każdym razie pozdrawiam Nikolę Tomkowicz i Oliwię Pelczarską, bo prosiły mnie, żebym pozdrowiła je na kolejnym odcinku. Słuchajcie, to na tyle. Jak już mówiłam, uważajcie, z kim się zadajecie, bo ludzie są naprawdę mega, 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 mega dziwni. Ja wielokrotnie widziałam gości, którzy na przykład się w PKP zachowują, jakby byli u siebie. Nawet koleś chciał otworzyć piwo, ale no wiecie, ktoś go tam przyjrzał, zaczął kablować i mega różne rzeczy się zdarzały. Ale tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Ci się spodobało. Możesz dać łapkę w górę lub zasubskrybować. I pamiętaj, że możesz skomentować, jeżeli masz jakieś ciekawe pomysły, z jakiego, że tak powiem, jakiego gatunku ma powiedzieć historię, bo mam tyle tych historii, które mi się przydarzyły, że mogłabym, mówię, książkę napisać. A tyle w tym odcinku. Trzymajcie się. Pa, pa.